dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie sekretnych zrzutów zaopatrzenia, które zostały wprowadzone w nowym sezonie. Czy nam się uda? Oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie sekretnych mini zrzutów zaopatrzenia, które są dokładnie na tej lokacji. Ja widzę to tak, że wraz z Evelą polecimy na szosę Chonkersa i tam pierwsze zdropimy i dopiero przejdziemy na kolejny etap tego odcinka. W tym odcinku też będziecie mogli zobaczyć moją reakcję na nowy sezon, bo dopiero gram pierwszy raz, także trzymajcie kciuki, żeby też była na końcu parasolka. Także lecimy na szosę, zabieramy podstawowe przedmioty, bo jak wiecie, nie możemy używać nic innego, dopóki nie otworzymy tych zrzutów. Z tego co widzę, to Rafał jest bardzo nisko, ja jestem jeszcze dalej, także ja, Rafał, lecę tam dalej, bo tam chyba nie ma nikogo, także mam nadzieję, że nikt tam do mnie nie przyjdzie, bo ja dawno nie grałam w Fortnite'a takich zwykłych meczy i może być to bardzo ciekawy mecz. Swoją drogą, w komentarzu możecie napisać, jaki kolejny challenge mamy wykonać w tym sezonie. Ja powoli sobie tutaj zbieram rzeczy do leczenia. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli tutaj strefy, czyli że po prostu wszyscy będą musieli stąd wyjść i tak też się stało, także jest bardzo dobrze. Ja nie mam żadnej broni jeszcze, mam harpun jak coś, ale na razie nie mam się nawet czym bronić, także jest na razie kiepsko. Zróbmy może w ten sposób, że jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 3000 łapek jeszcze dzisiaj, to robimy tylko i wyłącznie klucze, w sensie taki challenge z kluczami. Mamy typa. No to wsiadaj do samochodu i uciekamy stąd po prostu. Ładuj się, Ewela, do środka i uciekamy. Ja trochę leczenia mam i możemy sobie wziąć rzeczy oczywiście do rozwalenia tych zrzutów, chociaż zbierakiem chyba też to można rozwalić. Szczerze wam powiem, że nie wiem. Na pewno tutaj musimy uważać, bo tutaj gdzieś jest bot. Tam jest. Ale to jest bot, jego się nie musimy bać. Dobra, ja zbieram kamień, bo to nam też się na pewno dzisiaj przyda. I już powoli możemy wyruszać. Słuchajcie, wy jeśli nie wiecie o tych zrzutach, to są to dokładnie te mini balony. I te mini balony jak rozwalimy, to bardzo często możemy dostać stamtąd fioletowe przedmioty. Chodź, Ewela, otworzysz pierwszy zrzucik. Pierwszy jest dla ciebie i to jest ta skrzynka. Ja cię kręcę. Jak to zrobić? No musisz zbierakiem. A zbierakiem, dobra. Ja mam harpun też jak coś. Ups, Rafa. Masz pecha po prostu, bo nie wyleciało ci nic. Okej, Ewela, ja otwieram, bo ja mam skrzynię. O, i mamy tutaj fioletowy. Mam fioletowego shotguna, także mega pozytywnie. GG, ja tutaj też idę do skrzynki i mam nadzieję, że teraz mnie nie strolują i że tu będzie coś fajnego. Buduję się tutaj i mam nadzieję, że uda mi się tutaj dostać. Dobra, mamy. Uwaga. No i nie mam nic, Rafał. Jak to jest możliwe? No po prostu Ewelina ma pecha. Ewela, masz tam pewnie jeszcze kolejne balony. Przejdźmy, ja może huchnę ci. To może ci coś w końcu wyleci. Karpu nam rozwalam. Jest! Mam pierwszą broń i jest to jakaś zielona broń snajperka. GG! Ja powiem tyle, że te zrzuty powinny być na lokacjach, które są unoszone przez balony, czyli, ej, w ogóle zobaczcie, tutaj mamy jeszcze coś takiego, to też zaliczymy do te rakiety, ej, no leczenie to weźmiemy na pewno, ale jeśli chodzi o kolejne balony, to prawdopodobnie są one dokładnie w tym miejscu. Ej, tu jest po jakimś gościu rzeczy, także ja sobie to zbiorę, przygarniemy sobie to i może sobie, Rafał, czy ty chcesz splasze, bo mam dużo splaszy, weź sobie te splasze może. Tak, ja już zabieram sobie od ciebie splasze, Ewela, uważaj, bo jest chłopko od ciebie, no spokojnie. Damy radę, tylko ja muszę pompy przełożyć. Podjeżdżam, celuję, nie ma. Dobra, dostał na biało. Jeszcze jeden. Okej, ja podjeżdżam, leży. To ja stoję w miejscu, a ty pomagaj. Ej, jest tutaj fioletowa kura. Właśnie miałam mówić, że jest kruk fioletowy, a to kura. I Rafał, czy ty masz tego gościa drugiego? Nie, to był po prostu jeden. Ej, też jest fioletowa pompa. Jako, że ja miałem w tym zrzucie, no to fioletowej pompy możemy używać po prostu. Więc Ewela, możesz sobie zabrać tą pompę. I załóżmy, że jak ja znajdę taką broń jak ma Ewela, to też będę ją mógł używać. Pamiętajcie, że my nagrywamy challenge w duo. To nie jest solo, tylko to jest duo. Dobra, ja nie mam niestety ustawionych przycisków, także ja nie biorę nawet tego wilka. Ale Rafał, mam rybka, także w razie W będę mogła się leczyć. Mam 6 splaszy, więc jest na razie dobrze. U mnie też wygląda to nawet dobrze, ale ja bym leciał jeszcze na miejscówkę, na której możemy takie zrzuciki znaleźć. Oczywiście, o co chodzi z tymi zrzutami? W tych zrzutach po prostu jest skrzynka i gdy rozwalimy coś takiego, no to można powiedzieć, że jest to właśnie taki mini zrzut, ale tak naprawdę w środku w tych pudełkach po prostu są skrzynki. Ej, ta strefa jest nawet daleko. Oj, daleko jest ta strefa. Trzymajcie za nas kciuki, bo tak jak powiedziałam na początku, ja bym chciała tą chromatyczną parasolkę, bo mi się ona bardzo podoba, więc mam nadzieję, że nam się ją uda. Rafał, gościu, na lewo, gościu. Podjeżdżamy, Ewela. On nas widział też już. Dobra, dostał. 48, dawaj, 40. Leży. Dobra, bierzemy, rozwalamy. Mamy kolejne ryby. Ja jem jedną rybę. Gościu za nami, Ewela, gościu za nami. No, chodź tu, byku. Dostał mocno. Leży. Wow, Ewela, co ty dzisiaj robisz? Jaki ty masz kolor tej broni swojej? Zielony. Ja biegnę do strefy jak coś, bo szkoda życia. I Rafał, ja mam bardzo mało maców, więc to też musimy na pewno nadrobić. Ja maców nawet mam sporo. Ewela, uważaj tam, bo tam możesz mieć gości. Tam ktoś tańczy. Dwóch gości tam tańczy. To są, nie są chyba boty. Strzelać? Bo nie tańczą w miejscu. Nie strzelaj, bo to mogą być jednak boty. Widzieli mnie. Dobra, okej.
Tak, to są boty Emela akurat, ale po lewej stronie są goście zwykli. Podjeżdżam. Dobra, mam go. Co to? Szak za tobą. Ewela, co tu się dzieje? To są boty chyba. Ej, ile tych botów tutaj jest? Tam jest bot... O, Ewela, co ty robisz dzisiaj? Nie wiem, o co chodzi tak szczerze. Skrzyneczkę otworzymy, może będzie jakieś leczenie. Klucz mam jak coś. Bardzo dobrze, ja też mam tutaj drugi klucz, ale drugiego się nie da podnieść w ogóle. I na razie jest dobrze, co? Jest bardzo dobrze w sumie. Ja dalej mam tylko 100... No 200 maców mam, 300. Ja mam 500, 500, 500. Także mam trochę więcej niż ty. Ej, jechałbym jeszcze na ten lepki lasek. Ile masz ryb? Jedną, 6 z plaszy, ale mam harpun i mogę tu wyłowić coś. Na razie nie ów. Ja bym tylko zobaczył, czy są tam kolejne takie mini balony. No bo jeśli są, no to po prostu sobie je zabierzemy. Lecimy tutaj teraz i ogółem tutaj mamy safe. I w sumie zrobimy może kolejny odcinek właśnie z tymi safe'ami. A akurat teraz mamy klucze. Tam był gość, idziemy na niego? Tak, lejemy, lejemy, Ewela. Dobra, jest u ciebie. Nie mam maców. Dobra, zabudował mi się tu. Byku, nie uciekaj, nie uciekaj mi tu. Drugi gość. Na 100, Rafał, pomóż. Mam mało HP, padam. Zabuduj się. Kurczę, kurczę. On ma mało HP jak coś, a jeszcze mnie ten porobił. Byłam zestresowana, że nie mam maców, a miałam 100 maców. Co dobra, to się w ogóle leży. Dzieje? Skąd tu tyle typów, ja się pytam. Ja nie wiem w ogóle, gdzie on jest. Oj. Dobra, ja tutaj siedzę cicho, żeby nie dekoncentrować Rafała. On mi kolapsuje znowu, nie? Uważaj, na lewo, na lewo. A gdzie on jest? Moja karta jest tam w strefie, jak coś. Dobra, wchodzę po kartę. Dobra, jeden leży. Biorę pompę Eweli na później. Tego ziomeczka ten kolej zostawił. Nie wiem, gdzie on zginął. Szkoda, że nie mam po nim... O! Fajnie. Fajnie, że tu sobie chłop kampi. Siema, byku. Ja nawet nie wiedziałam, że to tak działa. Ja jestem w szoku, tak szczerze, bo ja tutaj nie śledziłam, co nowego dodają w tym sezonie. Ja na razie przeżyłam teraz szok. Problem jest tutaj taki, że oni po prostu przechodzą przez ściany, Ewela, bo da się przechodzić przez ściany teraz w Fortnite. I to jest naprawdę mega problematyczne, bo nie wiadomo, co robić w takim momencie. Tylko on był też chromatyczny, nie? I się zlewał. I to dla mnie było szokiem. Dobra, ej, mamy 9 osób. Dobrze by było gdzieś Ewelę odrodzić. Ewela, zaznacz jakiegoś busa, który jest w strefie. Obok ciebie w sumie, albo po drugiej stronie, ale ten jest bliższy. Teraz robimy w ten sposób, że ja po prostu lecę, zabuduję wszystko dookoła i odrodzę Ewelę. Ewela, wlatuj do krzaka w razie czego, okej? Okay? Okej. Okay. Wezmę te takie metalowe i będę rzucać w razie W. Dobra, odradzam. Ile jest składów? 4 składy, czyli... O! Dobra, dostał. Ojej. Czyli dwójki są. Aha. Leży. Jezus, ale fart. Znaczy, umiejętności. Nasłuchaj, Ewela, czy on tutaj nie idzie. Okej, okay. Ja tak szczerze nie wiem, czy chcę żyć. Ten jeden ziomek jest tu. O, właśnie tu jest kulką ten ziomek. Nie mogę go trafić, bo on jest daleko. Dobra, ja się teraz skupiam, bo ja nie mogę paść. 2 razy paść w meczu to już jest w obciach. Dobra, Ewela, ja powoli przechodzę do strefy, żebyśmy mieli po prostu później łatwiej. Nie mamy dużo maców i to jest minus. Ja postaram się zbierać teraz macy. Ej, ślurpownica tu jest. Ej, padł w strefie, gościu. Ej, oni weszli też do strefy, co oni zrobili? Oni nam oddają mina. Widać, go on wychyla się z lewej strony. A, widzę. Nie mam czym strzelać do niego, to też. Też nie mam. 17 dostał. 32. Ale nie podjeżdża tu. Ej, uwaga u mnie. 30 Ej, dostał. Ja będę taką przynętą. Dostał na biało. Biało. Idę do siebie. Leży. Bij do niego, Ewela. 60. 108. Pięknie, on ma malutko. On jest tu na dole, Rafał, pomóż. Aha. Dobrze, Ewela, dajesz go. On chyba zginie od strefy. Tak jest, dobrze, Ewela. Ja no w ogóle nie wiedziałem, gdzie on jest. Także udało się, mam swoją upragnioną parasolkę, a was tutaj oczywiście zapraszam na pozostałe nasze odcinki. Na razie.